tej wszechświatowej pogoni za tlenem, to chciałbym opowiedzieć taką historię. To zawsze było dla mnie, z racji, że tak powiem, mojej konstrukcji chyba, po prostu odziedziczonej czy innej. To jak gdyby. No z tej racji zawsze mi brakowało powietrza. Starałem się go szukać wszędzie i zawsze. Z tym, że można by powiedzieć, że się mi nie udało. Kiedyś, jak jeszcze potrafiłem zejść po schodach, bo kiedyś to jeszcze chodziłem, biegałem i w ogóle różne rzeczy robiłem, natomiast kiedyś wydarzeniem było zejście po schodach. Już między mieszkaniem a jakimś innymkolwiek innym punktem musiałem się przemieszczać albo samochodem, albo wózkiem. I w tym momencie jeszcze udało mi się taką rzecz zrobić. Z racji tego, że oglądałem wielokrotnie różnego rodzaju filmy z nurkowania, z różnych rejonów takich podmorskich, podwodnych, Rafa Koralowa, Morze Czerwone, Morze Czarne, Adriatyk i, że tak powiem, ludzie nurkujący i oglądający podwodne stwory, różne kolorowe rybki. No i to jak gdyby ładnie bardzo się oglądało. To piękne rejony ziemi, że tak powiem, podwodne. No, bardzo niebezpieczne i bardzo trudno się do nich dostać, więc w związku z tym no, nie polecane ogólnie rzecz biorąc. Natomiast sama kwestia takiego środowiska, które jest jak przestrzeń kosmiczna pozbawione powietrza, w związku z tym trzeba z nim do niego zabrać ze sobą powietrze. I no, jak gdyby wielu ludzi, którzy sprzedają obrazy podwodne, którzy publikują filmy i zdjęcia i handlują urządzeniami, które służą do robienia takich zdjęć podwodnych, czy kamera, czy aparat fotograficzny, ale taki, który jest odporny na wodę, to ci ludzie, jak gdyby, ten obszar eksplorują, jak gdyby. To jest cały czas ta sama kwestia. W każdy taki obszar trzeba ze sobą zabrać powietrze. Wszędzie i zawsze trzeba zabrać ze sobą powietrze. I w przestrzeń kosmiczną, i pod wodę trzeba zabrać ze sobą powietrze. No i teraz, jeżeli sobie wyobrazimy, że na całej Ziemi zaczyna brakować powietrza, tak jak mnie zawsze brakowało powietrza. No kiedyś tego nie czułem, ale potem już coraz bardziej. I tego powietrza mi zabrakowało, więc w związku z tym jak gdyby była kwestia zabierania go. I wtedy, kiedy się interesowałem tymi filmami podmorskimi, takimi, że tak powiem, nurkowskimi, płetwonurkowskimi, to w tych czasach, kiedy jeszcze schodziłem po schodach, zszedłem kiedyś po schodach na dół, z drugiego piętra, czy z trzeciego, nie pamiętam już, i zawieziono mnie oczywiście na wózku, ktoś mi pomógł, Daniel mi pomógł zawieźć mnie do sklepu dla płetwonurków. I tam wtedy, mając jeszcze fundusze, kupiłem butlę tlenową dla płetwonurka. 20-litrową taką. Potem się zaczęło, że tak powiem, obliczenia się zaczęły, na ile starcza 20 litrów sprężonego do odpowiedniego ciśnienia powietrza. No to jest jak gdyby istotne, jak gdyby na ile nurkowi pod wodą starcza powietrza z jednej butli. No, może być z dwoma butlami, może być dwie butle, więcej już nie. Natomiast powietrze liczone w butlach
to jak gdyby jest długość życia na powietrzu z tej butli. To znowu pozwala się skupić na, jak gdyby na rzeczach najważniejszych, czyli na tym, ile nam do życia tego powietrza potrzeba i jakiego. Bo wtedy, kiedy to myślałem o tym powietrzu i o tej butli, to oczywiście taką butlę trzeba było nabić. Kiedyś nabiliśmy w takim zakładzie we Wrocławiu, który się zajmuje tego rodzaju nabijaniem butli dla płetwonurków. No, nabili mi tam w tym zakładzie jakąś tam niewielką opłatą, tą butlę naładowali do stanu używania. Wtedy pytałem, co to za powietrze. No, oczywiście nabijali tym powietrzem, które mieli pod ręką, czyli tym, które jest we Wrocławiu. Czyli takim samym powietrzem, jakim teraz oddycham i jak gdyby żyję i nie mam specjalnie za bardzo wyboru, nie mogę sobie go wybierać, jego jakości. Po prostu jest takie, jakie jest i będzie coraz gorsze, biorąc pod uwagę globalne procesy i zużywanie tlenu w różnych metody, na różne metody. Jak gdyby brak jakiegokolwiek mechanizmu ekonomicznego, który by promował produkcję tlenu do atmosfery. A natomiast czerpie się z niej pełną garścią, ile się da, na wszystkie procesy chemiczne i do wytwarzania czegokolwiek, do czego potrzeba powietrza, to się go używa po prostu. Jego nie ma, coraz mniej go jest, coraz mniej, coraz mniej. I w tym momencie zastanawiałem się, czym by trzeba było taką butlę nabijać, żeby było dobrze, żeby było najlepiej. No bo jak gdyby jest, no, do nabicia takiej butli to służy taka specjalna sprężarka powietrza. Teraz są nawet takie sprężarki powietrza, tak samo jak są różnego rodzaju kosiarki do trawy, są spalinowe i są elektryczne. Spalinowe są głośne nad morzem, gdzie jest, że tak powiem, w obszarze turystycznym. Zależy na tym, żeby było spokojnie sobie odpoczywać i żeby nie było hałasu. No to kosiarki są elektryczne. I tak samo takie sprężarki do powietrza, żeby nabić butlę dla płetwonurka, to płetwonurek może sobie kupić taką sprężarkę, albo elektryczną, albo spalinową nawet. Bo są oczywiście spalinowe i które są tańsze, ale są też elektryczne, które są droższe. No i w tym momencie, gdyby tak nabijać taką butlę, trzeba by nabijać za pomocą sprężarki elektrycznej w miejscu, w którym to powietrze jest najlepsze, które ma jakość najlepszą, albo w lesie, albo nad morzem. No jakieś te gatunki powietrza nabijanego do butli są tam. Wiąże się tym oczywiście z ta kwestia ciśnienia parcjalnego, bo jak się spręża powietrze, no to i tlen ma jakieś ciśnienie i azot ma jakieś ciśnienie oraz zanieczyszczenia mają jakieś ciśnienie. W związku z tym więcej zanieczyszczeń w rozprężonym powietrzu, tym więcej zanieczyszczeń w sprężonym powietrzu. Jak gdyby chodzi o jakość powietrza, zależy od tego, ile jest zanieczyszczeń. Więc jeżeli w wyjściowym powietrzu, które będzie dopiero sprężane do butli, tych zanieczyszczeń jest mało, albo jeszcze na dodatek jest jakiś miły zapach, zapach lasu albo zapach morza, no to w tej butli to sprężone powietrze będzie też miało taką część albo tego zapachu morza, albo tego zapachu lasu, albo tego tlenu, albo tych zanieczyszczeń, ile się spręży. No i w tym momencie trzeba by to powietrze sprężać za pomocą elektrycznej sprężarki w miejscu, w którym to powietrze jest czyste. Czyli las, do którego nie wolno wjeżdżać, ewentualnie wolno wjeżdżać tylko samochodem elektrycznym, albo na morzu, gdzie
No też nie wiem, jak to jest ze statkami pływającymi z napędem elektrycznym. Ciekawe, czy są motorówki elektryczne. Też będę musiał poszukać.